był taki amerykański ekonomista Milton Friedman. On zauważył, że są cztery sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy, kiedy wydajemy własne pieniądze na nas samych. Jak się wtedy zachowujemy? Ano, wydajemy oszczędnie, bo to nasze, prawda? A poza tym wydajemy celowo, bo doskonale znamy nasze własne potrzeby. Drugi sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na kogoś innego. No to wtedy nadal wydajemy oszczędnie, ale już nie tak celowo, bo potrzeb tego innego człowieka już tak nie znamy dobrze jak naszych. Każdy, kto prezent kupował, to wie, jak łatwo się pomylić. Trzeci sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na nas samych. O, wtedy sobie nie żałujemy, ale przynajmniej wydajemy celowo, prawda? Bo to... I czwarty sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. I państwo wydaje pieniądze w sposób trzeci i czwarty, bo nie ma własnych pieniędzy, tylko ma nasze, cudze. I w sposób trzeci wydaje pieniądze na tak zwane własne potrzeby państwa, których wspólnym mianownikiem jest przemoc. A więc wojna i siły zbrojne, bezpieczeństwo wewnętrzne i policja, wymiar sprawiedliwości, więzienia tam i tak dalej. No, politykę zagraniczną, no i finanse, bo ktoś musi te pieniądze zbierać i tam rozdzielać. To te wydatki nie przekraczają 20% wydatków państwowych. Reszta pieniędzy jest wydawanych w sposób czwarty, a więc ten najbardziej marnotrawczy. I tam Prawo i Sprawiedliwość mówi, a bo to złodzieje tam. No tam pewnie tak, no tam muszą coś o sobie wiedzieć nawzajem. Ale nawet gdyby tam nie było złodziei, to marnotrawstwo wynika z samej natury tego sposobu. I co trzeba by zrobić? Ano, te ogromne pieniądze, które są marnotrawione przez czwarty sposób wydawania, przesunąć do sposobu pierwszego, kiedy każdy wydaje własne na siebie, czyli zmniejszyć radykalnie podatki.